Nazywam się Piotr Buziak, jestem burmistrzem dzielnicy Ustynów od 1,5 roku, a wcześniej byłem czterokrotnie wybierany na radnego Ustynowa. Stosunkowo wcześnie zacząłem, w 1998 roku, mając 23 lata. Jestem mieszkańcem Ustynowa od zawsze, czyli tak naprawdę jestem w wieku tych bloków z płyty, które widzimy po lewej stronie. Mniej więcej ratusz ursynowski po prawej stronie powstał w 2006 roku, wcześniej się mieścił w kilkunastu miejscach w barakach, a teraz nawet ratusz taki dosyć okazały, kosztował około 40 milionów złotych. Na cześć państwa są trzy flagi zawieszone, pierwsza to flaga ursynowska, w środku narodowa, a potem flaga miasta stołecznego Warszawy. Za chwileczkę zgarniemy profesora Lecha Kulikowskiego, który to Lech Kulikowski był pierwszym burmistrzem Mokotowa, bo wcześniej byli naczelnicy dzielnicy w czasach PRL-u. Był też kilkukrotnie wybierany na radnego, chyba nawet też czterokrotnie tak jak ja, z tym, że on miał jedną kadencję przerwy. To znaczy, że... Panoramujesz mnie. Jako ciekawostkę powiem, że przez Ustynów przewinęło się od 1994 roku, od kiedy Ustynów jest samorządowy, przewinęło się ponad 120 radnych i jedynie dwie osoby były wybierane czterokrotnie z rzędu. Ja i taki kolega z klubu radnych, radny senior, z najstarszych radnych. Czy to warto? Dziękuję, tak podkreślam, bo wszyscy się na mnie patrzą przez pryzmat mojego wieku, być temperamentu, a ja jestem zasłużonym starym samorządowcem.